To, co dzisiaj działo się za oknem. Słońce świeciło po prostu niesamowicie. I te ptaki, mam dużo drzew przy oknach. Te ptaki, jak się rozśpiewały od samego rana, bardzo przyjemnie. Marzyłoby się pójść na spacer. Ale nie można. Ale nie warto. Jeżeli tylko to jest możliwe, to warto zostać w domu. I teraz chciałbym właśnie powiedzieć o marzeniach. Jeden z dowcipów, który niedawno widziałem, to odbywa się rozmowa rekrutacyjna i pada, jak to zwykle w takich rozmowach, pada pytanie, gdzie pan się widzi za rok. A mężczyzna, który ma odpowiedzieć na to pytanie, mówi: poza domem. Poza domem. Tak, po prostu poza domem. Marzy się nam to. Szczególnie na wiosnę, kiedy wszystko jest takie świeże, piękne, ładne, kiedy znowu jest ciepło, kiedy słońca jest tak dużo, dużo, dużo więcej. Marzy nam się to. Ileś razy te marzenia bardzo boleśnie przeżywamy, że nie możemy wyjść. Ja bym potraktował to inaczej. Oczywiście tak jak ten mężczyzna na tej rozmowie rekrutacyjnej, marzy mi się. Gdzie to ja pojadę, gdzie to ja pójdę, gdzie to ja będę. Dlaczego te marzenia są tak istotne w tym okresie pandemii? Wczoraj rozmawiałem z właścicielem dużej firmy produkcyjnej, którego produkty w tej chwili się bardzo słabo sprzedają. Tym samym firma wchodzi w kryzys. Opowiadał mi o telekonferencji, którą miał ze swoimi współpracownikami, firmami, z którymi mocno współpracuje. Omówili bieżącą sytuację, że jest kryzys, że faktycznie jest trudno, że trzeba trochę zacisnąć pasa, a nawet bardzo. Po czym atmosfera się nagle zupełnie zmieniła, kiedy stwierdzi: ok, to porozmawiajmy w takim razie o roku 2021. Pojawiła się inna perspektywa. Podobnie z nami, podobnie z naszymi planami, podobnie z naszym życiem, jak i z tym, jak te firmy funkcjonują. Jeżeli my pozwolimy sobie na to, żeby marzyć o tym, gdzie może pojedziemy na urlop jesienią, może później, albo gdzie pojedziemy na urlop w przyszłym roku, co będziemy robić, kiedy już będzie można swobodnie poruszać się po mieście, co będzie można robić, jak już Campinas zostanie otwarty, co będzie można robić, kiedy znowu nie będziemy tak uziemieni, jak jesteśmy w tej chwili. Na ile to jest istotne, to doświadczenie Viktora Frankla, który miał krańcowo trudne doświadczenie życiowe, bardzo wyraźnie pokazuje. On, będąc w sytuacji krańcowo trudnej, nieludzkiej, żeby przeżyć w tej sytuacji, zastanawiał się, jak on będzie o tym wszystkim opowiadał studentom. Jak on będzie o tym wszystkim, co doświadczał, będzie rozmawiał z żoną. Marzenia są tym, co ileś razy nam te trudne chwile pozwala po prostu przeżyć. Z możliwie najmniejszym uszczerbkiem. Na pewno jesteśmy już poturbowani tą kwarantanną, na pewno jeszcze skutki tego będziemy odczuwali długo. Wyobrażenie sobie razem z rodziną, razem z bliskimi, z kolegami, znajomymi, z którymi się kontaktujemy przez telefon czy przez inne media. Pozwolenie sobie trochę, żeby pomarzyć o tym, co będziemy robili, gdy. Takie zabawienie się w to, że tylko w naszym umyśle, ale jednak te różne rzeczy jakby się odbywają. Może być dla nas bardzo cennym oddechem, bardzo cenną przerwą w tym stresie, który przeżywamy. Dla Viktora Frankla, który żył w krańcowo trudnych warunkach, nieludzkich, patrzenie na daleką ścianę lasu sprawiało mu bardzo dużo przyjemności. Wiedział, że to jest tylko przerwa od tych nieludzkich warunków, w których jest. Ale jednak pozwolił sobie na oddech i chyba dzięki temu też przeżył to wszystko. My też. Nie jesteśmy w aż tak trudnych warunkach, ale my też możemy sobie te trudne chwile ułatwić marzeniami, które zrealizujemy wtedy, kiedy wreszcie będzie tak bezpiecznie, jak to było wcześniej.